idea akurat u nas w województwie w ramach programu Polskiej dla Rodziny już jest od kilku lat, dlatego że to również wiąże się z ułatwieniem. Jeżeli mama, która pracuje w firmie, będzie miała w zasięgu 500 metrów, 600 metrów, nawet kilometra przy dobrym dojeździe możliwość przywiezienia swojego dziecka do żłobka, no to jest komfort, tak? No bo przywozi dziecko, oddaje we właściwe ręce, we właściwą opiekę, po pracy niezwłocznie odbiera i kieruje się do swojego miejsca zamieszkania. To będzie się znajdowało w samym centrum Strzelec-Opolskich i adaptujemy oraz przebudowujemy nowy taki budynek, który też jest budynkiem zabytkowym, więc na pewno to będzie dogodne, dlatego że zamierzamy wydłużyć też czas otwarcia żłobka. Te działania Samorządu Wielkopolskiego podejmuje w ramach programu Polskie dla Rodziny. Podkreślamy to, ponieważ już przy tworzeniu regionalnego programu operacyjnego te działania były wykazane jako priorytetowe. Mało tego, teraz w trakcie naborów mamy informacje od samych wnioskodawców, że tego typu działania, jeżeli chodzi o nabory stricte na żłobki czy na infrastrukturę usług seksualnych, na potocznie zwaną domy seniora, mamy jako nieliczni w kraju.